Autorka tej książki, którą właśnie tutaj przytaczam, często bywała na różnych stronach internetowych. Tam wiecie, gdzie były jakieś właśnie filmy 18+, i zwykle w komentarzach kobiety były poniżane, wyzywane i tak dalej, że wiecie, dana aktorka na przykład coś tutaj źle zrobiła, zrobiła dziwną minę i ludzie ją wyzywali i tak dalej. Ale słuchajcie, wreszcie ona trafiła na pewne forum, gdzie każdą kobietę się chwaliło i każda kobieta była uznawana za idealną. Mężczyźni pisali, o jak cię zazdroszczę, ale masz świetną laskę. Chodziło o to, że był to portal, gdzie mężczyźni chwalili się swoimi kobietami, jakie one są idealne, jak pięknie wyglądają, jakie są cudowne, że kobieta ta na przykład zrobiła dla nich obiad, że ogląda z nimi film, że po prostu ma piękne kształty i w ogóle, że jest wspaniałą kobietą, wrażliwą, delikatną i tak dalej. Na co właśnie nasza autorka książki w pewnym momencie zobaczyła zdjęcia tych oto idealnych kobiet. Okazało się, że dani właśnie ci mężczyźni, którzy byli tam obecni na tej stronie, zakupywali sobie lalki. Takie wiecie, takie lalki z wszystkim, co ma dana kobieta, z każdym otworem, tak to powiedzmy. I chodzi o to, że ci mężczyźni dosłownie dbali o te kobiety jako prawdziwego człowieka. I chodzi o to, że ci mężczyźni tak bardzo byli przesiągnięci pornografią, że stworzyli sobie własne idealne kobiety, bo można było właśnie przez tą stronę internetową, przez te całe forum, zamówić sobie idealną kobietę z idealnymi kształtami, proporcjami ciała, włosami, oczami, ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. Nawet można było wybrać wielkość, no przepraszam bardzo, ale danej dziury w kobiecie, tylko po to, żeby mężczyźnie było przyjemnie, bo tak ich pornografia zepsuła, że oni nie przestali patrzeć na świat takim, jakim on jest, tylko zaczęli patrzeć na świat takim, jakim został im wskazany i jakby wyprogramowany właśnie przez pornografię. I ta autorka doszła do jednego wniosku, że ci mężczyźni nie chcieli mieć takiej zwykłej, normalnej kobiety, którą można poznać, zaprosić na randkę, dbać o nią. Oni chcieli mieć kobietę, czyli lalkę, która będzie ich słuchać zawsze i wszędzie. I dlatego to forum było tak popularne, bo to jest forum za granicą, które jakby przyczynia się do tego, że mężczyźni tak naprawdę chcą mieć kobietę posłuszną sobie. A wiadomo, że zwykła taka kobieta jak ja nie posłuchałaby mężczyzny, bo kobieta ma też mieć swoje zdanie, ma mieć szacunek do swojego ciała i jakby czasami ma być asertywną osobą i powiedzieć nie. A ci mężczyźni nie lubią słuchać słowa nie, bo pornografia im pokazała, że każda kobieta ma ich słuchać. I teraz ta lalka idealnie zastępuje im zwykłą kobietę, bo kobieta się sprzeciwi, a lalka nigdy. I teraz, kochani, przez pornografię dochodzimy do fatalnych skutków, które są obecnie wśród właśnie społeczeństwa. Kochani, dochodzimy tutaj do tematu czegoś bardzo okropnego, mianowicie gwałtów. Kochani, dochodzimy tutaj do tego razem z tą autorką, bo ta autorka to właśnie opisuje w filmie. Ona przeprowadzała wywiady z więźniami w jednych właśnie z więzień. I teraz, kochani, słuchajcie, ona przeprowadzała te wywiady i rozmawiała z tymi więźniami, którzy właśnie siedzieli za czyn zabroniony, za gwałt. I słuchajcie, wiecie, co z czym mężczyźni zawsze mówili jedno? Mianowicie tak, że zaczynali od zwykłej pornografii, wiecie, normalny seks i tak dalej. Ale nagle im się ten seks zwykły nudził. Tak jakby masturbacja nie sprawiała im frajdy. Ten widok tej nagiej kobiety i nagiego mężczyzny nie dawał im frajdy. I oni przechodzili dalej do czegoś ostrzejszego. Do tych takich właśnie tej pornografii gonzo, które już pokazuje to upodlenie kobiety, takie poniżanie kobiety, bicie, gwałcenie i tak dalej. I to tak weszło im do głowy, że oni normalnie zmienili cały swój światopogląd. I im sprawiało przyjemność to, że widzą kobietę cierpiącą, dławiącą się członkiem. Im to sprawiało frajdę, im to sprawiało przyjemność. Normalna pornografia, taka zwykła, takie zwykłe współżycie nie sprawiało im frajdy, nie podniecało ich. Bo ci mężczyźni ze zwykłego porno przeszli do takiego hard porno, które wyniszcza, które poniża i które naprawdę dosłownie często się ten dany bohater znęca się nad bohaterką. I im to tak weszło w głęboką podświadomość, że nie potrafili zmienić swojego sposobu myślenia, a tym bardziej nie potrafili normalnie kochać, tylko dosłownie musieli popełnić czyn zabroniony, żeby poczuć się wreszcie dobrze. Jak to jest tam opisane, to mnie to przeraża. Natomiast ja was tutaj odsyłam do tej książki. Ja wam tego nie chcę tutaj czytać, bo to jest pisane takim językiem, że uwierzcie, ja sama jestem przerażona, bo ja na co dzień takich słów nie używam, co ci więźniowie używali. Reed Johnson tutaj przytacza takie słowa. Także moda czerpie estetyczne inspiracje z pornografii. Między innymi coraz bardziej popularne jest przekuwanie genitaliów i depilacja, które zostały spopularyzowane przez aktorów filmów dla dorosłych.
I teraz, kochani, właśnie kwestia depilacji. Słuchajcie, i kwestia w ogóle, oczywiście od razu filmów 18+. Wiadomo, że to wzięło się stamtąd, bo na co dzień kiedyś kobiety nie miały takich zachęt, żeby pójść do jakiegoś specjalisty, który zajmie się ich łonem i w ogóle, że tam o nie zadba. Dochodzimy teraz, kochani, właśnie do takiej kwestii, że tak naprawdę przez to wszystko, co się dzieje właśnie w tej pornografii, tworzy się właśnie inny obraz świata, jak i również właśnie inny obraz myślenia. I tutaj, kochani, mamy coś takiego jak pedofilstwo. I słuchajcie, wiecie tak naprawdę, że te wszystkie właśnie pornografie, które właśnie są przedstawiane, te wszystkie jakby ciała kobiet, są sprowadzane do tego, żeby stać się małą dziewczynką. Wiecie dlaczego? Bo mały człowiek oznacza niewinność. I właśnie tutaj ta nasza autorka tej książki znowu pojechała do więzienia, gdzie tym razem przedstawiała, chciała porozmawiać z więźniami, którzy byli ukarani za pedofilstwo. Za coś obrzydliwego, okropnego, tego tematu raczej tutaj nie muszę wam wyjaśniać, co ja o tym myślę. I chodzi o to, że ta autorka tej książki rozmawiała z tymi mężczyznami i wiecie, co oni mówili? Oni mówili tak, że ich nigdy nie kręcił seks z osobą niepełnoletnią, że oni zawsze mieli i czuli pociąg tylko i wyłącznie do dorosłej, dojrzałej kobiety, ale przez pornografię ich tok myślenia się zmienił i podniecało i zaczęło ich podniecać coś innego. Autorka tutaj właśnie opisuje jeden z wywiadów, w którym właśnie jest opisane, jak więźnień, który właśnie siedział za pedofilstwo, mówił tak, że na początku oglądał tylko zwyczajne właśnie filmy porno, takie normalne, gdzie jest kobieta, mężczyzna, dojrzali ludzie, normalne rzeczy tam robili, co każdy z nas prędzej czy później w łóżku będzie robił, ale później zaczęło go to nudzić i trafił na filmy, gdzie dana kobieta ma warkoczyki zrobione, jakąś ładną sukieneczkę, jakieś różowiutkie paznokcie i po prostu ma nawet delikatny taki makijaż, żeby podkreślić jej takie dziecięce, uwaga, tutaj zwróćmy uwagę na to, dziecięce atrybuty. Specjalnie kobieta dojrzała była w filmie przedstawiana jako dziewczynka, żeby mężczyzn tym podniecić. I właśnie ten mężczyzna to opowiadał, że przeszedł z normalnych filmów porno, przeszedł do filmów takich, gdzie kobieta jest utożsamiana z małą dziewczynką, z taką niewinnością, delikatnością, ojej, wiecie, o to chodzi, żeby później ten mężczyzna przeszedł do filmów z nielegalnymi właśnie filmami, gdzie dotyka i znęca się nad dziećmi. Mimo, że tego mężczyzn to nigdy nie jarało. Ale ten mężczyzna zaszedł tak daleko, dlatego, że zwykła pornografia jemu nie wystarczało. Dlatego, że zwykła pornografia z dorosłymi ludźmi nie wystarczała jemu. Tak pornografia zmieniła jego myślenie. Tutaj wracamy znowu do tematu tej gazety Kosmopolitan. Słuchajcie, tutaj jeden psycholog na przykładzie czytelniczki Kosmopolitana mówi, że ciągłe przytulanie bez kontynuacji na przykład seksu może być dla faceta frustrujące. I co więcej, nie będzie mu to sprawiało frajdy i nie będzie mu się to podobało, że cały czas zostawiasz go na lodzie. Tutaj chodzi o te cytaty, które właśnie serwuje kobietom Kosmopolitan, czyli takie stricte czasopismo dla kobiet. No i właśnie, czytelniczka jest wciągnięta w niezwykle seksualny świat, którym kluczem do sukcesu jest technika, a zaś intymność, miłość i bliskość bardzo rzadko pojawiają się jako tematy warte omówienia. Jasno i wyraźnie daje to do myślenia, że jeśli pragniesz mężczyzny, to nie tylko musisz z nim uprawiać seks, ale także nauczyć się robić to lepiej i wymyślniej niż jego poprzednie dziewczyny, bo inaczej będzie ten mężczyzna porównywał ze swoimi byłymi kobietami. I jest to cały czas tam kobietom przedstawiane, że cały czas musisz być lepsza, cały czas musisz inaczej się ubierać, bardziej wyzywająco, bardziej lepiej, nowa sukienka, nowy stanik, nowe stringi i tak dalej. Cały czas musisz być lepsza od jego byłej i w ogóle od wszystkich innych kobiet, bo pamiętaj, mężczyzna ciebie zastąpi. To właśnie cały czas stara się pokazać ten cały Kosmopolitan. I dlatego ten psycholog, jestem oburzony, że kobiety tego nie widzą, ale kobiety są tym zafiksowane i dalej to czytają i nie widzą tego, jak wielkie zagrożenie dla nich, jak i również właśnie dla jej własnej wartości, to wszystko niesie, że te kobiety to czytają i nie widzą w tym problemu, tylko widzą, że to jest normalny świat. A to jest taki świat zaprojektowany przez właśnie filmy pornograficzne. Jakby mówię wam, wszystkie media otaczają się wokół tego, tylko zwróćcie czasami na to uwagę, że to tak naprawdę kręci się wokół jednego. Tak, żeby zmienić nasze myślenie, nasze ciało, jak i wszystko, co w ogóle mamy i co w sercu posiadamy. Tutaj mamy słowa psychologa pana Davida Hefflera, psychoterapeuta pracujący ze skazanymi za posiadanie pornografii dziecięcej, który powiedział, że w swojej pracy klinicznej miał do czynienia z wieloma mężczyznami, którzy wyjawili, że, uwaga, tu jest cytat,
po oglądaniu pornografii dorosłych są znudzeni, chcą czegoś innego, zaczynają patrzeć na dzieci, a po jakimś czasie nie mogą przestać. Tu chodzi o zmianę myślenia, rozumiecie? O zmianę myślenia właśnie przez takie filmy. Tylko, że ludzie tego nie widzą, bo ludzie myślą, a, że to jest wymyślone, to jest jakiś ułożony scenariusz i tak dalej. Nie, nad tym siedzą ludzie czasami mądrzejsi od nas, którzy w pewien sposób chcą rządzić tym światem, mediami i nami. I teraz kilka słów na koniec ode mnie. Ja przez takie filmy czuję się jak kobieta dosłownie poniżana. Jest mi przykro, że kobiety na to się godzą, że kobiety nie widzą w tym problemu, że kobiety nie widzą w tym, a że mój mężczyzna zobaczy sobie jakiś film. Ja widziałabym w tym ogromne zagrożenie. Nie dość, że duchowe, to dla mojej relacji z mężczyzną. Dlatego, że mężczyzna albo kobieta, którzy są uzależnieni od masturbacji, jak również właśnie stricte tutaj dzisiaj o pornografii mówimy, to jeśli oni są od tego uzależnieni, oni przestają patrzeć na nas z taką delikatnością. Nie traktują nas na takim samym poziomie, czyli z szacunkiem, miłością, bo tutaj chodzi szczególnie o miłość i z takim Bożym wzrokiem, który my mamy mieć zawsze, patrząc na drugą osobę. Mamy zawsze na drugą osobę patrzeć z czystością, nie mamy jej poniżać, nawet w myślach, a tym bardziej w czynach. Oglądając właśnie takie filmy 18+, pozwalamy, żeby ten demon nieczystości wszedł do naszego serca i żeby on zaczynał rządzić nami. Ludzie uzależnieni od właśnie takich oto filmów i od masturbacji nie potrafią sobie poradzić właśnie z tym takim brudem, zawartym właśnie przez pornografię. Oni nie widzą w tym problemu. Także jeśli ktoś tobie tłumaczy, że pornografia, że filmy 18+, są czymś dobrym i nie są dla niego zagrożeniem, uciekaj. Uwierz mi, ta osoba nie będzie traktować cię z szacunkiem. Ta osoba będzie traktować cię jak przedmiot. Choćbyś chciała to zmienić, nie uda ci się, bo najpierw ta osoba sama musi zwrócić uwagę na swój problem. Sama musi zwrócić uwagę na to, jak bardzo wiele zmieniło się w jego stylu myślenia, w jego postrzeganiu świata właśnie przez takie filmy 18+. Zwróć na to uwagę, co to czyni z naszymi myślami, z naszym światem, z naszym właśnie, ze wszystkimi sklepami, z modą. Zwróć uwagę na to, co jest nam przekazywane przez popkulturę, że kobiety cały czas mają się dawać, że kobieta ma zawsze wyrażać chęć, że kobieta poniżana i tak dalej, tak naprawdę dalej jest kobietą i tak dalej, że można nas traktować jak się chce. Ja jako kobieta czuję się bardzo z tym źle i mam nadzieję, że prędzej czy później to się zmieni. Mam nadzieję, że ten oto filmik dotrze do jak największej ilości osób. Mam nadzieję, że też widzicie problem w tym i że mówicie wśród swoich znajomych, czy to na przykład nawet w komentarzach, gdziekolwiek, że to jest problem i że trzeba się od tego trzymać z daleka. Pamiętajcie, żeby mieć czyste serce, trzeba o nie dbać. Nawet zwracając uwagę na to, czego słuchamy, co oglądamy, na co przyzwalamy. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy człowiekiem i należy się nam szacunek, a nie takie przedmiotowe traktowanie nas. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem, dużo miłości i jak najwięcej czystości Wam życzę. Ciężko jest to wszystko pokonać. Słyszałam różne rzeczy, o sobie też wiem różne rzeczy. Natomiast powiem Wam tutaj na sam koniec, nigdy nie oglądałam całego filmu pornograficznego. Nigdy nie miałam z tym problemu i tak dalej. Ja jednak jako kobieta działam troszkę inaczej, ale słuchajcie, tutaj uwaga, uwaga, uwaga. Ja za chwilę robię nowy filmik, ale teraz o tym, jak radzę sobie właśnie z tą nieczystością, która jest oferowana mi przez świat. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, z Bogiem, kocham Was mocno.